W tygodniku sieci Kurski kontra kłamstwa dlaczego opozycja właśnie teraz, używając tak brutalnych metod, chce zniszczyć prezesa TVP i wyłączyć telewizję czy jest to związane z pewnym politycznym planem pewnego pana? Jarosław Kaczyński to jest kolejna informacja. Człowiekiem Wolności Tygodnika Sieci za rok 2021 za obronę granicy, za obronę niepodległości. Daniel Obajtek i historyczna fuzja Orlenu z Lotosem i inne ważne dla polskiej gospodarki informacje. I jeszcze ważne pytanie: czy duża część, może mała, ale na pewno istotna część polskiej dyplomacji choruje na nielojalność wobec państwa polskiego? To byłoby straszne, ale niektóre wywiady to zdają się sugerować. Polecam Tygodnik sieci Michał Karnowski.